przyjechaliśmy z narzeczoną na targi ślubne, po prostu rozejrzeć się, jakieś ciekawości zobaczyć. Ślub mamy dopiero za 2 lata, także na razie się rozglądamy, szukamy pomysłów. Przyjechałam na targi ślubne, zobaczyć, co się dzieje, co będzie czekało nas w przyszłym sezonie tak naprawdę. Prowadzimy również salę bankietową w Krakowie. Szukamy inspiracji, kontaktów, abyśmy mogli jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę dla wszystkich osób, które się u nas mogą pojawić. Przyszliśmy pooglądać, na co możemy się zdecydować, jeżeli chodzi o w ogóle targi ślubne, jacy są wystawcy, jakie są suknie ślubne, przede wszystkim i obrączki. Przyszliśmy, by zaczerpnąć troszkę inspiracji na ślub w przyszłym roku. Dużo, naprawdę dużo wybór sukienek, garniturów, pierścionków. My najbardziej chyba pierścionkami byliśmy zainteresowani. Fajny pokaz był sukien ślubnych, choć ja tam się za bardzo nie znam, ale ładnie było. W maju 23 mam swój ślub i przyszłam właśnie pooglądać wszystko, już poszukać czegoś konkretnego. Fajna marka, tak, bardzo ekskluzywny i tylko dlatego. Duża taka, żebym się wygodnie zmieścił. Podoba mi się to, że jest duży, że jest dużo miejsca, bo z reguły te wszystkie sportowe samochody, które też nam się podobają i które rozważaliśmy, no niestety troszkę wydaje mi się, żeby było w nich zbyt ciasno dla 5 osób w zasadzie, bez kierowca, państwo młodzi świadkowie, więc no już zdecydowanie by było troszeczkę za ciasno. Ten ostatni mi się podoba, no ale ten Bentley też jest piękny. Jest duży wybór, jest dużo fajnych, pięknych aut. Oprócz tych stojących jeszcze w katalogu jest bardzo dużo, więc jest nad czym myśleć naprawdę. To był nasz główny cel, właściwie mój główny cel tutaj przyjścia, narzeczony tutaj jakby mnie wspiera w tym. No ja bardzo lubię panią Izę, jakby obserwuję ją na mediach społecznościowych, uważam, że jest po prostu fajną kobietą, jakby fajne są te jej suknie, bardzo mi się podobają projekty, więc mam nadzieję, że kiedyś tam w przyszłości pójdę do Concept Store'u i faktycznie pomierzę te suknie i być może jakąś wybiorę. Oglądaliśmy sukni, które są przepiękne, cudowne, błyszczące i tak wiadomo, jak każda kobieta chciałaby się poczuć tak księżniczkowo na swoim ślubie. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs jest bardzo prosty, wystarczy wybrać suknię, która podoba nam się najbardziej, wpisać jej nazwę, opisać, czemu nam się spodobała, czego oczekujemy od sukni, jaki przed nami piękny dzień weselny. Wrzucić ankietę do pudełka i czekać na wyniki. Można wygrać 4000 zł na wymarzoną suknię ślubną. Mam tu upatrzone takie perełki jedne, więc to był mój pierwszy punkt tutaj, żeby przyjść. Do pani Izy dużo oglądamy, także naprawdę świetna, świetna sprawa tak obejrzeć. Tak. Mieliśmy nadzieję, że gdzieś się tu jeszcze zobaczymy, no ale... Właśnie, będzie? No to super. Fajnie. Jest dużo klientek, zapisują się na wizyty, oglądają sukienki, zapisują się na wizyty sukienek wieczorowe. Super jest. Dzieje się. Dużo się dzieje, nowa kolekcja bardzo się podoba, jest duże zainteresowanie, fajnie. I widzę, że są nasze klientki, które już były u nas, nasze przyszłe klientki, także też znajome twarze widzimy. Niektóre twarze już poznajemy, zaprzyjaźnione jesteśmy z niektórymi klientkami, wracają do nas, to fajnie, bardzo nas to cieszy. W sumie to ja oglądam wszystkie programy pani Izabeli. She'll spin you like a carousel. Powiem szczerze, że już nawet jako singielka oglądałam, także nie na marne poszło. Obserwuję ją i na Instagramie, czy też w telewizji jej programy, także to też jest kobieta, którą jest młoda, inspirująca, piękna przede wszystkim i aż chce się oglądać. Ja dopiero, że tak powiem, poznaję. Isabel, she'll spin you like a carousel.
i lubię, że ona jest taka bardzo otwarta i dostępna dla ludzi, więc to jest mega na plus i odbieram ją jako taką mega pozytywną osobę. A sweet touch is so familiar. Słuchajcie, wpadłam tutaj jak śliwka w kompot, ale ponieważ jest tak ładnie i tak wspaniale, to muszę sprawdzić, czy tylko mi się tu podoba, czy innym też. Dzień dobry. O, dzień dobry! No i co? Chciałam was podpytać, jak wam się podoba. Podoba nam się bardzo. Podoba nam się bardzo, tylko że no mówię... Co? Mam taki bigos w głowie, że nie wiem, co ja mam wybrać. A, czyli za dużo dobrego. Nie, ja jestem bardziej osobą taką, która idzie w klasykę. Okay. A żeby było śmieszniej, ja już po ślubie jednym jestem, bo jesteśmy po cywilnym, za rok mamy kościelny. I ja bym chciała coś klasycznego, a znowu mówią, że klasyczne to za proste. Nie, klasyczne są super. Że za skromne i tak dalej, co? I tak dalej. Klasyka jest bomba. No więc, czy mogę pani w czymś pomóc? Dzień dobry! Dzień dobry! Bardzo miło zobaczyć na żywo! Bardzo proszę, mi też, jak tam? A w porządku, właśnie tak przeglądam suknię, myślę sobie, która jest najpiękniejsza, bo jestem w ogóle wielką fanką. Ja wszystkie programy już pooglądałam. To miło mi, ale te są na panią za duże. No właśnie widzę, że tak 40 to może niekoniecznie, ale ten krój mi się bardzo podoba i myślę coś w tym stylu, właśnie w tym, żeby tutaj był taki większy dekolcik. Dzień dobry, witam panie bardzo serdecznie. Co tam dzisiaj słychać? Jesteśmy z córcią, z przyszłą panią młodą. Tak, wydajemy ją za mną. To bardzo miłe z waszej rodziny strony. Ale już u państwa zamówiliśmy. Naprawdę? Naprawdę. Ale to super, że jeszcze przyszliście tutaj, no bo jeszcze mama do ubrania będzie. Dokładnie, jeszcze mama, Świadkowa? Jeszcze druhny. A, no to jeszcze dużo ruchu w interesie. I co, ładna? Piękna. Ale prawda? Najbardziej podoba mi się ta za mną. Która? Która najładniejsza? Tamta. Która? Tamta. Ta? Najpiękniejsza. Ładna, co? O Jezu, ona jest taka delikatna. Ten gorsecik. Ten gorsecik mi się najbardziej podoba i to wykończenie tutaj właśnie nad miseczkami. A rękawek? Też piękny. Fajny, nie? Bo taki inny. Mu się nie będzie podobać. To się ściągnie narzeczony z panny młodej. Czas zobaczyć, jak wygląda mój busik dziś. Pani Izabela tworzy bardzo fajną atmosferę. To wszystko przebiega tak w takim profesjonalizmie i to naprawdę jest taki, widać tą elegancję tych wszystkich sukien, no i potrafi doradzić. Także widać, że te wszystkie kobiety naprawdę wychodzą zadowolone. Cześć, ale masz fajnego różowego balona. Lubisz różowy kolor? Dzień dobry. Tak? To jest też... Patrz, ja też jestem różowa! Jak? No super. A tam byłaś? Ale zobacz tutaj, jakie to i programy lecą, i ślubne pogotowie. O, czad. Czad. No dobrze, brawo. I jest też dużo czekolady. Wiedziałem, że bez czekolady nie przyjedzie. No i bomba. Wszystko po mojemu. Różowo-czekoladowo. Przyzwyczaiłem się. No i co chcesz powiedzieć, mężu? Ja? Tak. Jestem zmęczony. To chciałem powiedzieć. Dwa dni pracy, żeby to zbudować. A to może dlatego, że wpadłeś na to, że na tych targach wystawimy się 2 tygodnie temu. Dokładnie 2 tygodnie temu. Do 2 tygodnie zobacz, już wszystko stoi. Słuchajcie, prawda jest taka, że mój mąż wpadł na pomysł, żebyśmy wystawili się na tych targach dosłownie 2 tygodnie temu. Więc praca i tempo tej pracy, która włożona została tutaj w organizację tego przedsięwzięcia, była niesamowita. Natomiast no, jest to praca po prostu zespołu i dzięki temu, że jest tutaj tak pięknie i tak wspaniale, to jest dzięki temu, że wszyscy pod przewodnictwem mojego męża absolutnie stanęli na wysokości zadania i możemy tutaj gościć teraz ogromną ilość młodych par, ich rodzin, spotkać się z nimi, pogadać z nimi, zaserwować im fajne konkursy, przedstawić swoją nową kolekcję. No jest tutaj na,
naprawdę masa rzeczy fajnych do zrobienia, a przy okazji to wszystko odbywa się w pięknym, różowym anturażu. Pięknie, naprawdę wnętrze, tak różowo w moim klimacie, bo różowy to mój ulubiony kolor. Jest naprawdę pięknie, piękne suknie. Znalazłam swoją wymarzoną. Tak, od początku weszłyśmy tutaj, zobaczyłam tą suknię Weronę. Przyszłyśmy wszystko i wróciłyśmy do niej. Także jest naprawdę piękna i myślę, że się umówię na przymiarki do salonu, żeby właśnie zobaczyć, jak w niej wyglądam. Jest ładny wystrój. Widzimy, że w tej chwili tam ludzie do castingu biorą udział. Ale powiem szczerze, nam wystarczy obejrzenie kolekcji, którą tutaj widzieliśmy i mamy nadzieję, że uda się może wygrać ten voucher na suknię. Mamy jedną, która nam się podoba, ale nie będziemy zdradzać, która. My właśnie wyszliśmy przed chwileczką z niego, nawet zostawiliśmy jakieś swoje dane kontaktowe, pięknie wygląda. Wszystkie dekoracje, no i przede wszystkim obsługa i panie bardzo miłe, więc wydaje mi się, że wiele na tym każdy gość będzie mógł zyskać. Teraz czas na media, za chwilę tutaj będziemy robić wywiady, opowiadać o tym, co się tutaj dzieje. Zaraz potem mamy spotkania z młodymi parami. No, oprócz tego po prostu się tu kręcę. Jestem, cieszę się. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Dzień dobry, tutaj znany fryzjer, choć jestem bardzo chory, słuchajcie, musiałem tutaj przyjechać i zobaczyć to cudo, co tu się wydarzyło, to co zrobił Krzysztof. Słuchajcie, to on nas namówił, żebyśmy tu przyjechali i zobaczyć to wszystko. Dobra, i słuchajcie, bo Iza też straciła głos, ja mam trochę lepszy. I ja właśnie przeprowadzę wywiady z ludźmi, zawsze chciałem właśnie być tak jak Izabela. Zobaczcie, o zapraszam kamerę, przepraszam. No i słuchajcie, jestem na targach razem z Izabelą. Izabela, słuchaj. Tak, Wojtuś. Przyjechałem do ciebie na targi, chociaż tak, nie mam nawet głosu. Bez głosu. Bez głosu, tak. Jesteś aniołem. I spełniam swoje marzenia, bo mogę się poczuć tak jak ty. I mogę być prowadzącym. Nawet słuchaj, dzisiaj sobie tak przylizałem włosy, jak czasami ty masz tak na gładko. Ja no i powiedz mi, jak ci się tutaj podoba? Słuchaj, jak ci się tutaj podoba? Jak w domu po prostu. Ja naokoło suknie ślubne i dużo różu, i dużo ludzi, czyli najlepiej. Super. Słuchaj, ja jestem ogólnie, ja jestem bardzo zestresowany, bo no, dla mnie to jest bardzo takie właśnie, że ty na ludzi, jeszcze ja słuchaj, z tobą wywiad przeprowadzę też w ogóle. No dobra, to ja zostawiam Izabelę tutaj z tym tłumem pięknych i uśmiechniętych ludzi i idę dalej. Dobre. Co was tutaj, moi drodzy, sprowadza? Ślub w najbliższym czasie. Tak? W czerwcu. W czerwcu macie ślub. Okej, okay, i co? Oglądacie Izabeli Janachowskiej programy? Wszystkie odcinki. Jestem wszystko? Wielką fanką i też wzięliśmy udział w castingu. Tak? I bardzo marzę, żeby pani Izabela nas wybrała. A co najbardziej się podoba wam w tym programie? Oprócz mnie i moich fryzur? Wszystko, styl, jaki pani Izabela ma. Wszystko, co jest pięknie udekorowane. Właśnie makijaż, fryzura, samochody, no wszystko po prostu. Dzień dobry, czy poznaje pani mnie? Tak. Tak? O, super. Bardzo się cieszę. Ja jestem fryzjerem Izabeli Janachowskiej. Tak, jaką fryzurę pan robi? Tak? O, to bardzo mi miło. Dzisiaj jestem trochę w innej roli. Trochę jestem... mam trochę gardło ochrypnięte, ale właśnie... co pani się najbardziej podoba w programach pani Izabeli? Wszystko. Ale od dawna pani śledzi? Od początku. Od początku? Okej. Okay. A co najbardziej?
te suknie, jak, że tak powiem, z tych dziewczyn takich zwykłych robi takie naprawdę piękne kobiety. Zwykłych. Tak. No i właśnie o to chodzi, że... Tak. Takich prostych. A jeszcze mam pytanie, co tutaj panią sprowadza na targi? Z córką jestem. A z córką, bo córka bierze ślub, tak? Mają plany. Mają plan, że to będzie, świetnie, no to zapraszamy na casting do programu. Jak najbardziej, już wypełniła córka. To super, no dobra, to lecimy dalej. Ja ogólnie bardzo lubię organizować różnego rodzaju wydarzenia, więc po prostu bardzo lubię oglądać kanał pani Izabeli Janachowskiej. I właśnie mimo że jeszcze zupełnie nie planuję ślubu, to już od dobrych kilku lat po prostu oglądam kanał pani Izabeli i jest dla mnie ogromną inspiracją i ma takie ciekawe pomysły, więc też właśnie przyszłam akurat do tego stoiska. No i po prostu zobaczyć, jak wyglądają takie targi ślubne i jakie ciekawe inspiracje pod kątem właśnie organizacji, no nie tylko wesel, ale właśnie, nie wiem, studniówek i tak dalej, można stąd wyciągnąć. Jestem szczęśliwa, że udało się spotkać, bo w sumie od dzieciństwa oglądam jej programy i bardzo się cieszę. Bardzo fajnie, bardzo pozytywne wrażenia. Marii jest podekscytowana spotkaniem z Izabelą. To jest takie małe marzenie, można powiedzieć. Ogląda wszystkie jej programy, uwielbia jej programy i zgłosiliśmy ją na casting. Nie, więc liczymy na to, że się jednak do nas odezwiecie. Jakby na żywo, tak, robi większe wrażenie, to prawda, tak, niż w telewizji. Bus, tak, ogromne wrażenie, także, co jeszcze mogę powiedzieć, suknie piękne, nowa kolekcja też, więc, no, wrażenia bardzo pozytywne. Ślubny guru w Polsce jest tylko jeden, jest to pani Izabela, także bardzo się cieszymy, że się udało w tym roku na targach ślubnych, bo już to nasze drugie są. Tak, jestem wzruszona tym spotkaniem, jest na żywo ciepłą, przekochaną, przemiłą osobą i no miejmy nadzieję, że jeszcze gdzieś tam nasze ścieżki się przetną na etapie planowania wesel koleżanek, także... Słuchajcie, nie wiem, czy mnie bardziej paszcza, czy ręka boli. Trochę tego było. Ale kurczę, no to jest takie, że ja uwielbiam spotkania z tymi parami i to jest dla mnie takie miłe, żeby sobie z nimi pogadać. I to jest w ogóle takie niesamowite, że no wiesz, na co dzień sobie totalnie normalnie żyjesz, a nagle przyjeżdżasz na takie targi i ci ludzie wszyscy czekają na mnie, stoją w kolejce nie wiadomo ile czasu, żeby, nie wiem, no przedstawić się, poznać, zamienić dwa słowa. No to jest jakby super przyjemne i to też mi pokazuje, jak duże znaczenie ma moja praca, więc jest to no super miłe. Ale po takich kilku godzinkach jestem dosyć spadnięta, muszę przyznać. Dobrze, że się działo. Ciężkie jest bycie prowadzącym, dziennikarzem. Ja może oddam mikrofon Izabeli, bo ona to zdecydowanie lepiej zrobi, więc tak, więc dziękuję, że mogliście mnie posłuchać i zobaczyć. Te targi nie mogłyby się odbyć bez mojej wspaniałej ekipy, po pierwsze Wedding Dreamowej, ale po drugie też busowej, czyli ekipy mojego ślubnego pogodowej. I tutaj mamy nasze gwiazdy kochane! Oczywiście znany fryzjer, który dzisiaj naprawdę ma swój dzień, mam wrażenie. Jest Izabela niezawodna, która tutaj po prostu wypruła sobie flaki, ale dzięki niej to wszystko tak pięknie wygląda i ten każdy kwiatek misternie ułożony to jest właśnie jej dzieło. Już nic nie powiem, bo ona nie ma siły, bo jesteś tak zmęczona. Jestem bardzo zmęczona. Czyli jak zawsze na programie. No jest Bartuś, który dzisiaj namalował mi twarz, bo ja dziś rano nie czułam się najlepiej, a wszyscy mówią, o Boże, jak pięknie pani wygląda i to dzięki niemu, prawda? Prawda. Tak, więc tu mamy ekipę. Mamy również ekipę, która kryje się cały czas za tą kamerą, która nas nagrywa wiecznie. I nawet jak chciałabym ich pokazać, to oni uciekają, więc się nie chcą dać pokazać, ale oni są dla nas też turbo, turbo ważni i wspaniali. No i co? No i słuchajcie, no bawimy się, korzystamy z tego, że słońce wyszło, że jest piękny dzień i pomimo tego, że to nasze całe wydarzenie, ta nasza część jest na zewnątrz, na świeżym powietrzu, to mamy ciepło i pięknie, jest wspaniale. Mało będzie niespodzianka jeszcze dla Was. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Na początek powiem, że jesteśmy niesamowicie mile zaskoczeni jako Team Wedding Dream Izabeli Janachowskiej ilością zgłoszeń do konkursu. Natomiast jedno skadło nasze serce. Panie Mateuszu. Jest! Gratulujemy serdecznie! Panie Mateuszu, na ręce składam voucher wysokości 4000 zł na wymarzoną suknię. Nie wiem, czy pan pamięta swoją odpowiedź? Wierszyka nie powtórzę, bo... Wierszyka nie powtórzę, bo był układany spontanicznie. To mam ściągawkę. Może mógłby pan przeczytać? Jeżeli jest taka chęć publiczności. Suknia ślubna Werona, tak to tylko ona. Gdy wejdzie w niej na salę, cały się zapalę. Jej biel powala, każdy zobaczy ją z dala. Ubiorę w nią przyszłą żonę, ta tylko dajcie mi voucher na Weronę. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!